wygrane przez Kamila i nie wiadomo, kiedy taki puchar znowu będzie można wygrać. No, nie wiadomo, no bo wyplynęło to z tej sytuacji za mało zawodników, to, ale dobrze, że zrobili ten zawód. Michał, jesteś zadowolony z tego, jak prezentują się chłopaki? Tak, na pewno. Nie z wszystkich, bo też mówiłem przed tym wczoraj na spotkaniu, żeby po prostu wykonywali zawodnicy to, co na treningach, bo wiedzieliśmy, że poziom jest ok. I poniżej oczekiwań jest to, ale poniżej oczekiwań dzisiaj Paweł Wącek, Maciek też, bo już w tygodniu skakał lepiej, ale musimy to zaś przeanalizujemy, pogadamy i ustalimy na jutro, na ważniejszy zawód. Jesteśmy pod wrażeniem tego, jak ląduje Kamil Stoch. To było w Szyrku też widać, tutaj też Wiśle. No, pracowaliście nad tym elementem? Tak, staramy się, zawsze jest ktoś z boku patrzy, pilnuje tego, ale Kamil to doskonale umie. Też w lecie jest to łatwiej na tej macie zrobić, ale wiemy, że Kamil potrafi lądować może najlepiej na świecie. Cieszymy się z tego, jak młodzi zawodnicy zaczynają się prezentować. Myślę tutaj o Tomku przede wszystkim, Pilku, który wraca. Klemens zaczyna też fajnie skakać. Widać, że chyba ta praca w takiej większej grupie procentuje. Na pewno dla tych młodych. Mówiłem też, że poniżej oczekiwań Paweł dzisiaj, bo stać go na więcej, ale okej. Też są młodzi zawodnicy, uczą się. Ale dla nich wygląda to bardzo, bardzo ten system korzystny i naprawdę bardzo dobrze pracują, tak jak cały sztab i ustalone są jedna idea, pewne rzeczy i staramy się po prostu pracować. Dużo nad sprzętem też pracowaliście tego lata, bo wiadomo, zmieniły się troszeczkę kombinezony, wkładki, coś jeszcze można było tutaj pozmieniać? Klatki może powiedzieć, że tak trochę na ostatnią chwilę, ale udało się nam dopasować. Mieliśmy tutaj dzisiaj potwierdzone, że jest wszystko ok. Na pewno będziemy musieli dorabiać jeszcze coś. A jeżeli chodzi o kombinezony, no to od samego początku ten nowy krój jsme zrobili na treningowych kombinezonach i teraz na te závody po prostu też jsme się starali troszkę. Centymetr po centymetr dopasywać i tak to będę przebiegać do zimy. A jeszcze jedno pytanie. Mówił Pan o połączeniu tych kadr narodowych i o tym, że niektórzy zawodnicy zyskali na tym. A czy nie jest to dodatkowym utrudnieniem w dobie pandemii? Myślę, że nie, bo wszyscy, cały sztab, najbardziej cały sztab, wszyscy akceptują i ufają w to, co robimy i mamy ten system już tak nastawiony, że wszystko działa ok. Bardzo dziękuję. Dzięki.